Dzień dobry się z Państwem po świętach. Mam nadzieję, że Wielkanoc minęła Państwu bardzo dobrze. U mnie było właśnie bardzo dobrze, a tuż po Wielkanocy wszedłem już w bożonarodzeniowe klimaty, bowiem przez 5 dni przebywałem w okolicy Poznania i tam właśnie w studio nagraniowym z kilkoma bardzo sympatycznymi kolegami nagrywaliśmy płytę z kolędami. Oczywiście jej premiera będzie dopiero na Boże Narodzenie, ale teraz jakby takie nastąpiło połączenie tych dwóch świąt. A tymczasem wracam do rzeczywistości. Zapraszam na piąty odcinek mojej serii Wszystko gra, realizowanej w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzisiaj będzie taki trochę bardziej złożony odcinek, dlatego właśnie potrzebuję ściągawkę. W dzisiejszym odcinku najpierw wiosenny akcent muzyczny. Potem goście z Olsztyna, chór Proforma. Potem będą dwa takie cykle, które co cztery odcinki chcę kontynuować. Pierwszy z nich nazywa się Pytania i P odpowiedzi. No, za chwilę wszystko się wyjaśni. I drugi cykl zrobione przez telefon. Też wszystko za chwilę się wyjaśni. Na koniec programu będzie pieśń wielkanocna, znowu średniowieczna pieśń. W Wielkim Tygodniu prezentowałem pieśń pasyjną, a teraz jakby jest już trochę po Wielkanocy, ale nadal świętujemy ją, więc będzie pieśń wielkanocna. Aha! No właśnie, dziś kawa podwójna, bo odcinek będzie nieco dłuższy niż zwykle. No i właśnie taki mam plan, że co cztery odcinki będzie dłuższe spotkanie, podczas którego będą te dwa wspomniane przeze mnie cykle. Będzie to odcinek, w którym będę odnosił się do trzech wcześniejszych odcinków, odpowiadał na maile, rozwiązywał konkursy i tak dalej. Ale najpierw, Szanowni Państwo, ponieważ u mnie niedawno stopniał śnieg, za chwilę chyba znowu będzie padał, chciałbym się nie poddawać i wprowadzić trochę wiosennego klimatu. A to wszystko dzięki takiemu filmikowi, który na szybko nie jest dobrej jakości, bo na szybko telefonem nagrana sytuacja, w której to wszedłem w dialog muzyczny z pewnym gościem, który przyleciał na drzewo do sąsiada. No właśnie, Szanowni Państwo, kos, czyli ptak z rodziny drozdowatych, i tak oto kos na drzewie i drozdek na swoim podwórku uskutecznili muzyczny dialog. A w tym dialogu użyłem piszczałkę wielkopostną, to taki instrument, który można było usłyszeć w trzecim odcinku, w którym były leśne klimaty, w utworze Serce lasu i Święto lasu był właśnie ten instrument. Proszę pozwolić, że powiem o nim kilka słów. Taki patyk, w który się dmie, bo to instrument dęty. I on działa tak, że im mocniej się dmie, tym wyższy dźwięk się z niego wydobywa. Piszczałka wielkopostna, kij pasterski albo końcówka, bo właśnie dźwięki można też modulować, zatykając końcówkę tego instrumentu. Kiedy zatkam, to mamy drugi zestaw dźwięków, a pełnię jego możliwości muzycznych uzyskujemy, łącząc ze sobą te dwa zestawy dźwięków.
Instrumentem pokrewnym do piszczałki wielkopostnej jest fujara sałaśnikowa albo fujara pasterska, fujara sałacka. Oba te instrumenty z grupy instrumentów pasterskich, pierwotnie używane przez górali wypasających owce. I na fujarze wolno było grać kiedyś tylko bacy podczas wielkich świąt, podczas różnego rodzaju rytuałów. Teraz trochę czasy się zmieniły i na fujarze sałaśnikowej może grać nawet taki zwykły gorol jak ja. Zasada działania jest bardzo podobna, też im mocniej się dmie, tym wyższy dźwięk się z fujary wydobywa. Ale tutaj dodatkowo są jeszcze trzy otworki, dzięki którym można też modulować dźwięki, zmieniać wysokość dźwięków, ale też uzyskiwać różnego rodzaju efekty dodatkowe. W mojej działalności muzycznej ja staram się te instrumenty z różnych kręgów kulturowych zanosić tam, gdzie normalnie ich nie ma. I dziś w związku z tym chciałbym Państwu zaprezentować improwizację muzyczną, którą miałem zaszczyt i przyjemność wykonać wraz z chórem Proforma z Olsztyna. Chór pod dyrekcją profesora Marcina Wawruka. I kiedyś w studiu Szpilmana graliśmy w Polskim Radio, graliśmy koncert i podczas tego koncertu wyimprowizowaliśmy takie coś. No dobrze, a teraz przyszła pora na pierwszą część cyklu pytania i odpowiedzi. Podczas tej serii chciałbym właśnie reagować na Państwa maile, na Państwa zadawane pytania, ale i też rozwiązywać wcześniej ogłoszone konkursy, a do dzisiaj były trzy. Aha, ale zanim konkursy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie maile, komentarze, dziękuję za reagowanie na moje filmy na Facebooku, na YouTubie, dziękuję za zainteresowanie na moim Instagramie. I tu mam takie matematyczne zagadnienie. Otóż na YouTubie mam już, dzięki Wam, 495 subskrypcji. Subskrypcji, prawie 500. Na Instagramie 995 subskrypcji.
Prawie 1000. Także gdyby ktoś chciał zmienić stan rzeczy i doprowadzić do takiej bardziej równej liczby, to bardzo proszę odważnie korzystać z zaistniałej sytuacji. Oczywiście polubienia na Facebooku też cały czas się liczą. Facebook jak na razie jest na czele, bo tu liczba obserwujących jest tak coś tam, nie pamiętam, 3800 jakoś tak. Ja cały czas liczę na te moje 100 tysięcy na YouTubie i myślę, że to się kiedyś naprawdę uda. No dobrze, rozwiązujemy konkursy. W pierwszym odcinku pytałem o to, jakie dwie rzeczy, tak nazwałem to rzeczy, żeby nie podpowiadać, ze świata muzyki rozrywkowej ukryte są w tytule mojego odcinka, a tytuł brzmiał Another Beat of the Wall. Oczywiście całość brzmi jak fragment tekstu Another Brick in the Wall, chyba jest tak. Another Brick in the Wall zespołu Pink Floyd z płyty The Wall. A podstawiona tam część Off the Wall przeze mnie to tytuł albumu Michaela Jacksona, a całość przeczytana Another Beat of the Wall daje nam frazę, którą można przetłumaczyć jako kolejny beat ze ściany, a jednocześnie Off the Wall jest idiomem w języku angielskim, który oznacza zaskakujący. Nie wiem, ja już anglistą od dawna nie jestem, ale być może udało mi się jakąś taką fajną po angielsku grę słów stworzyć. Chodziło przede wszystkim o te dwie, o album Michaela Jacksona i o piosenkę The Wall zespołu Pink Floyd. Tutaj nagrodzeni zostali pan Marcin, pan Michał, pan Łukasz, pan Michał znowu, to znaczy inny pan Michał oraz John Smith. Tu mailując z Państwem ja odkryłem jeszcze jedną rzecz. Obydwa te albumy zostały wydane w 1979 roku i taki zbieg okoliczności w roku, w którym ja się urodziłem. Drugi konkurs. Prosiłem o to, żeby wymyślić tytuł do utworu, który wykonałem wraz z dwoma kolegami w odcinku numer 2 i dostałem trzy propozycje. Od pani Ewy, Skaczące stopy perkusisty, myślę, że to widać, prawda, tam na obrazku. Pan Robert proponuje Dziki bałkański zachód. Mnie też rzeczywiście ten utwór trochę się z westernami kojarzy i basista, którego zaprosiłem do wspólnego muzykowania, rzeczywiście ma taką stylówę trochę westernową. Natomiast nagrodzony tytuł i od dziś oficjalna nazwa tego utworu to Niezapowiedziana fluoryzacja od Johna Smitha. Trzeci konkurs. W odcinku Święto Lasu spytałem, jakie dwa słowa gdzieś tam w nagraniu, które jako brudek zostały, są ukryte w utworze Święto Lasu. Chodziło właśnie o Dzień Dobry gdzieś tam przytłumione, które pada mniej więcej w 10 minucie i 20 sekundzie licząc od początku odcinka. I tutaj mamy dwie osoby nagrodzone, pan Michał i no, ponownie John Smith, czyli trzy razy John Smith. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o konkursy. Dziś będzie też kolejny konkurs na koniec odcinka. Pytania i odpowiedzi, ciąg dalszy. Dziś chciałbym się odnieść do maila od pana Przemysława z Dolnego Śląska. Pan Przemysław zadał mi takie pytanie. Cały czas zastanawiam się, jak godzisz to wszystko. Muzyka, rodzina, zarabianie pieniędzy, kupowanie nowych instrumentów. Długo myślałem nad odpowiedzią na to pytanie. Nawet sobie ją tutaj zanotowałem, żeby nie zapomnieć. I tutaj jest napisane, nie wiem. No i taka jest odpowiedź na to pytanie. Ja nie wiem, to po prostu się wszystko jakoś dzieje, uzupełnia, przenika, współgra i tak dalej. Także jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to proszę pisać do mnie, może nie na wszystkie odpowiem, ale postaram się reagować na Państwa mailowe zaczepki. A w przypadku pana Przemysława chciałbym jeszcze wspomnieć, że pan Przemysław zrobił mi miłą niespodziankę, wysłał swój filmik, w którym lupuje w garażu, używając tam różnych dźwiękotwórczych przedmiotów. Dziękuję bardzo za inspirację, bo dzięki temu filmikowi dowiedziałem się, że lupować można również za pomocą smartfona. Link do tego filmu wrzucam w komentarzu. Pora na kolejny cykl, który będzie się powtarzał co 4 odcinki, zrobione przez telefon. Inspiracją do tego cyklu był filmik wrzucony na Facebooku przez moją znajomą, która się nazywa Malwina Paszek, bardzo zdolna lirniczka, śpiewaczka, wokalistka i wrzuciła kiedyś filmik z prowadzonych przez siebie warsztatów śpiewaczych, podczas których uczyła pewnej pieśni, ludowej pieśni zalotnej, takiej dość żartobliwej, tam te zaloty chyba się nie udały, no i taki jest tekst właśnie o tym zalotniku, który nie był zbyt przystojny, ale chodzi o to, że Malwina napisała w komentarzu, że ten utwór ma taki dubstepowy charakter, taki ludowy dubstep, niemniej wykonany przez nią tylko wokalnie. No i ja stwierdziłem, że zobaczę, czy da się coś więcej dubstepowego z tą pieśnią zrobić i ściągnąłem ten filmik.
filmik i dołożyłem tam trochę swoich dźwięków. No i tu jest właśnie pomysł na taki cykl, w którym będę chciał reagować na jakieś przysłane filmiki. Może kogoś zaproszę, poproszę, może Państwo chcą jakiś filmik z różnymi dźwiękami wysłać, do których ja będę mógł dołożyć swój aranż. Dobra, to teraz tak, fragment filmiku Malwiny najpierw w oryginale. Wyjrzyj ino dziewucho, kto to tam przyjechał, a ten sam ci to kawaler, co wczoraj odjechał. Wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy, wyjrzyj ino na same oczy, też urodliwy. A teraz już zapraszam do wysłuchania wersji, w której ja dołożyłem troszkę elektroniki i zagrałem też na góralskiej fujarce sześciootworowej. Proszę pamiętać o słuchawkach. Mam nadzieję, że wcześniej też używaliście. W ogóle najlepiej podczas tych spotkań używać słuchawek lub dobrych głośników, ale szczególnie podczas słuchania utworów. Będę bardzo wdzięczny, jeśli posłuchacie ich na dobrym sprzęcie, ponieważ bardzo często jest tam dużo takich muzycznych smaczków, nad którymi się dość sporo napracowałem i będzie mi miło, jeśli zadziała to tak, że wszystkie je będziecie mogli usłyszeć. Oczywiście link do strony Malwiny będzie w komentarzu, też do link do strony chóru Proforma, który był wcześniej, też umieszczę w komentarzu. A teraz na zakończenie zapowiedziana wcześniej pieśń wielkanocna Chrystus Zmartwychwstan jest. Jest to pieśń, która jest jeszcze starsza niż pieśń pasyjna, którą prezentowałem w Wielkim Tygodniu. Znalazłem taką informację, że pierwszy tekst tej pieśni, pierwszy zapis tekstu datowany jest na 1365 rok, czyli no kawałek takiej starej muzyki. Utwór o zmartwychwstaniu, niemniej dość transowy, tajemniczy. Dlatego właśnie między innymi użyłem ten instrument. Ale są też tam inne instrumenty, o tym za chwilę. Pierwsza część transowa, bardziej tajemnicza, no ale jest to pieśń radosna i tam mi brakowało takiego tanecznego motywu i dlatego właśnie ta końcówka jest taka chyba trochę zaskakująca. To znaczy mnie ona dość mocno zaskakuje, taki taneczny motyw, ale w rytmie bardziej bałkańskim, w metrum 7/8. Pamiętajcie o słuchawkach, zapraszam do wysłuchania. Aha, no i do obejrzenia, bo zapomniałem powiedzieć, obrazek do tego utworu to zachód słońca, który sfilmowałem. Słuchajcie, musiałem wstać o 5.
5:15, właściwie prawie nie położyłem się spać, ale udało mi się zachód słońca tutaj za płotem sfilmować i myślę, że on bardzo fajnie współgra z tymi dźwiękami. Dobra, to tyle na dziś. Został nam konkurs. Konkurs dotyczy pierwszej części interpretacji, tej mojej interpretacji pieśni Chrystus Zmartwychwstan jest. W tej pierwszej transowej części są użyte różne instrumenty. Pytanie jest takie, ile instrumentów słychać w
pierwszej części mojej interpretacji pieśni Chrystus Zmartwychwstan jest. Przypominam, że odpowiedzi proszę wysyłać mailem, nie wpisywać w komentarzu, dobra? Dzięki. Kolejny odcinek prawdopodobnie jakoś około weekendowo się pojawi, czyli albo przed, albo po weekendzie, nie wiem, zobaczymy, jak mi się wszystko uda. Bohaterem tego odcinka będzie citera węgierska. No, troszkę się jakby rozstroiła, także ja postaram się ją nastroić i coś zagrać na citerze węgierskiej w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.